głowa, ja wolałem pieszo i postoju. I tak, to koniec. I kłania się Państwu. Mama, zbiera się więcej zdjęć. Zapraszam wszystkich z mojej tygodni nieco bliżej. Prosiłbym jeszcze Milka, żeby tutaj do nas poszedł. Jeszcze jeden gdzie? Tu jeszcze dwóch. Tak jak idzie linia drogi, od kuchni rycerskiej, jak się Państwo ustawicie łukiem aż do drzewa, a zmieści się tam sporo ludzi. Idziemy? Będzie najlepsza na to, gdzieś to poleciało. Musimy zejść tu? Nie, my nie. Ograniczą. To nie, schodzimy tutaj, wszyscy na dół. Zbierze się po 20 chłopach? Ja gdzie Państwo, co tutaj zostali, już okej? Okay. Gdzieś my okej. Okay. Bardzo dobrze, tam na drodze będzie dużo jest widoku i tutaj z tego kamienia dużego przesuwamy. Jeden będzie właśnie patykiem. Ale tamtych jest chyba więcej. Czy państwo jesteście gotowi? Tak! No mi się podoba. O ile w zeszłym roku mieliśmy akurat taki akcent mocno krzyżacki, ze względu na to, że mieliśmy sporo gości właśnie z północy. W tym roku, z uwagi na wielu zagranicznych gości, postawiliśmy na taki klimat międzynarodowy. Dlatego chcielibyśmy się cofnąć. 25 października. Pod Azincourt odbyła się wielka bitwa pomiędzy armią francuską a angielską. Jedna z najsłynniejszych bitew wojny stuletniej, podczas której francuska administracja cywilna i wojskowa straciła najwyższe kadry. W bitwie i podczas rzezi jeńców śmierć podniósł głównodowodzący konstab Karol de Albert, a ponadto 3 książąt, 5 hrabiów, 90 baronów oraz 1560 rycerzy, co oznaczało dla Francji stratę niemal połowy jej stanu szlacheckiego. W jeden dzień zniknęli wszyscy królewscy zarządcy północnej Francji i wielu wysokich dygnitarzy królestwa. Wiele rodzin nie podniosło się po stracie mężów, synów lub po opłaceniu za nich rujnującego okupu. Po bitwie zaginął też Olifreim, bojowy proporzec królów Francji. Jednak 2 lata po Azincourt Henryk wrócił ze swoją armią do Normandii, rozprawił się z francuskimi niedobitkami i w wyniku sporów wewnętrznych wśród francuskiej w 420 roku stał się regentem i następcą tronu we Francji.
która od tej pory podzieliła się na wiele małych księstw. Młody władca jednak szybko zmarł. Zaraz po jego śmierci w 1422 roku sytuacja we Francji znów stała się niestabilna. Sytuacja na kontynencie zmieniła się dopiero w 1420 roku, kiedy pojawiła się Joanna d'Arc. O pojawieniu się dziewicy urodzonej w Lotaryngii, która wyzwoli Francję, mówiono od dawna, choć początkowo nie uwierzono, że to sami anieli objawili jej ścieżkę, którą ma podążyć. To finalnie jej przybycie pod oblegany Orleans sprawiło, że w końcu udało się przerwać oblężenie. A było to tak. Anglicy nie mieli wystarczających sił, by całkowicie odciąć miasto od pomocy z zewnątrz i od dostarczania kwaserunku. A ich działa nie mogły skruszyć grubych murów. Widzę, że ją. I ona opuściła miasto po tej bitwie ze swymi wojskami. Strzał, zatkaj uszy, jak chcesz. Uwaga. Na Toulouse przebiegł frontalnie i zdecydowanie pełnymi siłami. Francuzi podminowali przesły mostu, będące fragmentem fundamentów bram. Jednocześnie skierowali się w miejsce wypełniane materiałem łatwopłonnym, płonące barki. Joanna d'Arc zostaje ranna. Przewidziała, że tak się stanie, mówiąc wieczorem: jutro z mojej piersi popłynie krew. Po opatrzeniu Joanna wróciła na plac boju i już nie było wątpliwości co do jej widzenia przyszłości. Tego dnia rano angielskie załogi pozostałych fortów opuściły swe obwałowania i uformowały szyk bojowy. Francuzi byli gotowi. Oba wojska stały tak naprzeciw siebie około godzinę, ale nikt nie chciał uderzyć pierwszy. Była pierwsza niedziela. Joanna nie chciała atakować. Anglicy zawrócili i pomaszerowali na północ. Oblężenie zostało zdjęte. Armia francuska rozbiła oddziały angielskie w bitwach Bourgogne, Mantes-sur-Loire i Zeszów. Armia angielska, świadoma potęgi Francuzów, zaczęła wycofywać się w stronę Paryża. Jednak ci dogonili ich, gdzie spotkali się w otwartym paru. Joanna powiedziała do swych rycerzy: załóżcie dobre ostrogi. Dowódca wojsk francuskich, książę de Alcon, spytał: dlaczego? Czyż będziemy uciekać? Joanna odparła: musimy mieć dobre ostrogi, żeby ścigać Anglików aż do morza. Symboliczny gest założenia ostrog miał pokazać wszystkim walczącym po stronie francuskiej, że dziennie i mężnie będą stawać. Tak jak Joanna powiedziała,
aż do murów Paryża, a następnie do morza. Ale się zakopali w tych dołkach. Mama. Jeszcze dwa mają wybuchnąć. Trzy dołki. Co? Jeszcze dwa wybuchną, także się nie... Trzy! Przed... Jeden i dwa. Jeden już wybuchł. Chyba jeszcze tam gdzieś. Arbuz. Będą po to było. Jeszcze dalej. Nie przyniosły skutki walki harcowników. Czas więc na walną bitwę. Anglicy swym zwyczajem postawili łuczników. Wysokie morale Francuzów jednak i brak strachu przed angielskimi wojskami przynosi wymierne skutki. Pan podpala jeszcze raz. Arbuz. Serca Francuzów, pomimo mniejszej liczby ludzi, powiodła ich do zwycięstwa. Bitwa pod Patrie znana jako odwadza Azincourt. I to ona utorowała drogę Francuzom do Reims, gdzie tradycyjnie byli koronowani kolejni królowie Francji. Tam też zostaje koronowany król Karol VII. Nasze losy to historia, którą z przyczyn oczywistych nie możemy Państwu pokazać przed godziną 22. Nagrodźmy jeszcze raz wielkimi brawami rycerzy, podziękujmy oklaskami, okrzykami, a oni na pewno Wam się odwdzięczą ukłonem. Uwaga! Moi drodzy, do ukłonu! Nagrodźcie ich jeszcze raz oklaskami! A oni wam podziękują! Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rekonstruktorom. Świetna robota. Wielkie dzięki. Widzę, że wszyscy cali, drodzy Państwo. Więc spokojnie wracamy do domu.